Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Do naszych biur poselskich zgłaszają się osoby, głównie starsze, emeryci, renciści, którzy mają problem z komornikiem ściągającym zaległości w opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego. W ten poniedziałek tylko rozmawiałem z dwójką emerytów, którzy mają do zapłaty ponad 1600 zł. Komornik zajął ich emerytury, renty. Wiele urzędów skarbowych jest zasypywanych dokumentami do przeprowadzenia windykacji wśród osób zalegających z opłatą tegoż abonamentu. Dlaczego taka sytuacja jest tak gminna? Czy starsze osoby w Polsce, między innymi, tak nagle przestały płacić abonament? Nie. Całe życie mieli zarejestrowane odbiorniki, mają nadal, wbrew tym problemom ich nie wyrejestrowali i opłacali abonament do momentu, kiedy usłyszeli słowa premiera polskiego rządu powiedziane w kwietniu 2008 roku. Wtedy między innymi mówi, abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi, dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta i opozycji dla jego zniesienia. Niestety w te słowa uwierzyli polscy emeryci i renciści, zaprzestali opłacania abonamentu. Obecnie szacuje się, że jest to liczba ponad 3,5 miliona osób. Z szumnych wypowiedzi premiera o likwidacji opłaty abonamentowej nie wyszło nic, a do drzwi Polaków puka komornik. Mam trzy pytania do panów. Jak zamierzacie państwo rozwiązać ten poważny problem osób, które zawierzyły premierowi, a teraz mają komorniczą egzekucję? Po drugie, jak w przyszłości chcecie państwo rozwiązać problem opłacenia abonamentu w Polsce? I po trzecie, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyzna telewizji Trwam spełniającej wszystkie warunki miejsce na multipleksie? Dziękuję bardzo.